Witamy w WorkNet TV. Moim dzisiejszym gościem jest pani Karolina Nikorowska, psycholog, trener oraz coach kariery. Będziemy rozmawiać dzisiaj o coraz popularniejszej koncepcji work-life balance. Jak wiemy, żyjemy coraz szybciej, pracujemy coraz więcej. Czy trudno jest pogodzić życie osobiste z życiem zawodowym? I pani Karolino, czym tak właściwie jest ten work-life balance? Ogólnie work-life balance jest to koncepcja zarządzania czasem, a raczej zarządzania sobą w czasie, bo myślenie, że możemy zarządzać czasem, jest raczej myśleniem mitycznym. Work-life balance zakłada odnalezienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem osobistym. I właściwie powstało głównie dlatego, że pojawiły się takie problemy społeczne jak wypalenie zawodowe czy też pracoholizm. Osiągnęły już pewną skalę, stąd też ta odpowiedź właśnie work-life balance. Czy chodzi o to, aby porówno dzielić między sobą czas na pracę i na życie osobiste? Absolutnie nie, zupełnie nie o to chodzi, bo nie chodzi o to, co liczymy, ale tak naprawdę, co czujemy. Równowaga to jest pojęcie bardzo subiektywne i dla każdego będzie znaczyć zupełnie coś innego. Chodzi bardziej o zrozumienie, że praca jest bardzo ważnym elementem mojego życia, ale absolutnie nie jest całym moim życiem. Że jest coś jeszcze, obszar osobisty, a w tym obszarze osobistym wiele elementów, które są dla mnie ważne przede wszystkim. Chodzi o znalezienie właśnie tego takiego złotego środka, który będzie stanowić dla mnie równowagę. Dobrze, w takim razie jak wdrożyć work-life balance w swoim życiu? Przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, co w tej sferze życia zawodowego, a co w sferze życia osobistego jest dla mnie ważne. Czy w sferze życia zawodowego jest to kariera, czy też ambicja, a w sferze życia osobistego, które obszary są dla mnie istotne. Dla jednych będzie to rodzina, przyjaciele, czy też czas wolny na realizowanie pasji, a dla drugiej osoby będzie to duchowość, zdrowie i czas spędzony z przyjaciółmi. Kwestia jest tego, jakie elementy w tym obszarze osobistym są dla nas istotne. I wtedy, jak już odpowiemy sobie na to pytanie, ustalamy cele do każdego z tych elementów. Odpowiadamy sobie na pytanie, jakie mamy potrzeby, a w rzeczywistości wtedy zaczynamy wdrażać nasz plan działania i konsekwentnie realizujemy. Czas, który spędzamy na przykład na życiu osobistym, podładowuje naszą energię, doładowujemy baterię i w tym momencie z większą przyjemnością wracamy do tej sfery zawodowej. W jaki sposób firmy pomagają swoim pracownikom wdrożyć work-life balance? Firmy pomagają, ale te świadome. Chodzi o to, żeby zbudować taki system pracy, żeby pracownik mógł czuć satysfakcję i realizować się w każdej ze sfer, które są dla niego ważne. Pomysły są różne. Dla młodych rodziców będzie to przede wszystkim punktualne wychodzenie, czy możliwość punktualnego wychodzenia z pracy, po to, żeby odebrać swoje dzieci z przedszkola. Z kolei dla innych będzie to możliwość angażowania się w duże projekty, działania, po to, żeby zdobywać doświadczenie zawodowe, gdyż ta sfera właśnie będzie dla nich szczególnie ważna. Jakie są z tego korzyści? Korzyści są i dla pracownika, i dla pracodawcy, ale przede wszystkim my to odczuwamy właśnie jako pracownicy, dlatego że wdrażając u siebie work-life balance, odczuwamy ogólną satysfakcję. Satysfakcję z życia osobistego, która przekłada się na życie zawodowe i z życia zawodowego, co przekłada się na życie osobiste. Przede wszystkim jest to również takie większe zaangażowanie w pracę. Jeżeli właśnie doładujemy baterię w życiu osobistym, wtedy z większą energią, z większą chęcią i przyjemnością pracujemy. Dodatkowo zapobiegamy też właśnie wypaleniu zawodowemu, czy też pracoholizmowi, a także prezenteizmowi, nowemu nurtowi, nowemu zjawisku, które się pojawia.